Hej, hej kochani, tutaj Sylwia, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na naprawdę kolorowy odcinek. Wraz z Pepą i jej całą rodziną udamy się do magicznej krainy. Widzicie to? Tak, tak. Pepa oraz George wyruszą w świat pełen kolorowych czekoladowych cukierków oraz ich ukochanych postaci z bajek. Gotowi? To zaczynamy! Uwaga, uwaga! Wszyscy pasażerowie są proszeni o zajęcie miejsc w samolocie. Dosłownie za 10 minut ruszamy w niezapomnianą podróż! Ojejku, ależ ten samolot jest duży. Troszeczkę się obawiam, bo to będzie mój pierwszy taki długi lot samolotem. Pepa, a mogę siedzieć obok ciebie w samolocie? Tylko, że jakbym chciał to obok okna. No dobra, George, no niech ci będzie. Chodź, zajmiemy już jakieś miejsca. O, chyba tutaj będzie idealnie z przodu, zaraz za pilotem. Kochanie, nie mogę w to uwierzyć, że udało Ci się zorganizować tak wspaniałą wycieczkę. Oj, moja droga, przecież wiesz, że zrobię wszystko dla naszych kochanych dzieci. No tak, tak, ale wycieczka do krainy słodkości i cukierków? Oj, chyba za mocno rozpieszczamy Pepę i George'a. Uwaga, uwaga! Czy wszyscy zapięli już pasy? Jeśli nie, to proszę to koniecznie zrobić. Uwaga i ruszamy! Proszę się nie obawiać, lot będzie bardzo szybki i zaraz wylądujemy! George, chodź tu szybko do mnie! Już jesteśmy na miejscu! Chodź, zobacz, jak tutaj jest kolorowo! A, już idę, Pepa, już! Byłem u rodziców coś zobaczyć! Jejku, my chyba trafiliśmy do jakiejś wielkiej krainy cukierków! Tak, masz rację! Gdzie się tylko nie odwrócę, tu jest mnóstwo pysznych, kolorowych lentilków. No i jeszcze będzie, słyszałem, super parada postaci z bajek. Dobrze, dzieci, słuchajcie, macie rację. To jest wielki park, cukierkowy park. To tak, możemy zacząć zwiedzanie, ale pamiętajcie, że musicie się trzymać blisko nas, żeby się czasem nie zgubić. No dobrze, tato, będziemy chodzić z tobą za rączkę. Ojejku, George, szybko spójrz na to, ile tutaj jest cukierków. Pychota, Pepa, masz rację, cała cukierkowa kraina. Jejku, a u góry trole, minionki i nawet psi patrol. Nie mogę w to uwierzyć, spójrz, ależ pięknie wyglądają te figurki. Pepa, kochana córeczko, mamy pozwolenie i możemy sobie obejrzeć wszystkie cukierki z bliska. Wow! Mamo, to może zaczniemy od tych cukierków z trolami. Ja uwielbiam trole. Kocham szczególnie tą słodką różową. Pychota. Cukierki. A tutaj trole, a na samej górze spójrzcie tylko na to. Nóżki, brzuszek. Wow! I szalone fryzury. George, przygotuj się. Gili, gili, gili. Zabawa z trolami. Gili, gili, gili. Hej, kochani, lubicie trole? To na pewno pokochacie te cukierki. Słuchajcie, na górze tubki mamy figurkę, którą bez problemu możemy ściągnąć. O, i zostaną nam tutaj same cukierki. Jak ściągniemy jeszcze tutaj u góry tę osłonkę, to będziemy mogli je wszystkie wysypać. Hej, a Wam?
która najbardziej figurka się podoba, bo moim zdaniem najśliczniejsza jest chyba różowa Poppy. George, spójrz, czyż ona nie jest piękna? Jejku, jakie ma śliczne, długie włosy. Gdybym ja takie miała, to bym codziennie chodziła w innej fryzurze. A, wiesz co, Peppa? Ja tam nie wiem, co ty widzisz w tych trolach. Zdecydowanie bardziej wolę psiaki z Psiego Patrolu. O tak, to są super bohaterowie. George, ale ja też oglądam Psi Patrol, ale trole to był dopiero hit. Ale wiesz co, no dobra, jesteś moim młodszym bratem, to niech ci będzie. Chodź, poszukamy Psi Patrol. Peppa, Peppa, chodź tu szybko, spójrz, spełniło się moje marzenie. Spotkałem prawdziwego marszala. Ależ on wspaniale wygląda, kocham dalmatyńczyki. Hej, faktycznie, ależ świetnie wygląda. Ha, widzisz, jest ubrany na czerwono, zupełnie tak jak ja. Hej, hej, ale to nie wszystko, spójrzcie tylko na to. Tutaj jest reszta psiaków pokazana. A na górze? Znajome łapki, znajomy brzuszek. Tak, widzę, to jest Chase oraz Sky. George, George, zobacz, jak fajnie wygląda to pudełko z cukierkami. Cała tubka czekoladowych lentilków, a u góry super figurka. Wow, ależ te figurki wyglądają świetnie. Naprawdę są przepiękne, no i bardzo duże. A jakie teraz ściągnęliśmy z tej tubki, to możemy się dostać do cukierków. Pychota, pychota, cukierki, spójrz, ale tutaj leży ich mnóstwo. Jakie są przepyszne, pychota, aż nie mogę się powstrzymać. Chyba zjem je zaraz wszystkie. Hej, nie objadaj się tak, bo cię brzuch jeszcze rozboli. Nie wolno, nie wolno. Mama mówiła, że nie mamy tyle jeść, tylko możemy sobie wszystko po kolei pooglądać. Dzieci, moje kochane, a wy co? Już przy cukierkach? Nie taka była umowa. A zresztą chodźcie szybko, bo tata chyba wpadł w niezłe tarapaty i koniecznie potrzebuje waszej pomocy. Tatuś w tarapatach? Ojejku, to niedobrze. George, chodź szybko, pójdziemy mu pomóc. Ciekawe, co się stało. Ojej, ojej, czy ktoś mi może pomóc? Jakieś dziwne, żółte stworki mnie otoczyły. Ten ma jedno oko. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. A ten, jaki wysoki, jakie gogle. Pomocy, Peppa, George! Tatusiu, no co ty? Boisz się minionków? Wiem, śmiesznie wyglądają, ale my je wszyscy tutaj bardzo kochamy. Wyglądają jak takie duże, żółte cukiereczki, ale naprawdę są niegroźne. Peppa, ja po prostu pierwszy raz je zobaczyłem. Ojejku, no i przyznam szczerze, że troszeczkę się przestraszyłem. Też noszę okulary, no ale nie wyglądam tak jak te jak ty powiedziałaś, minionki. A widzisz, tato? Bo one też są na cukierkach. Spójrz tylko na samą górę. A, uwaga, minionki się śmieją. I do góry jest wielki brzuch. I stoi nasz kochany, słodki, żółty minionek. I to o to chodziło? Ależ nasz tata jest gapa. Chyba musi częściej z nami chodzić do kina. To by od razu rozpoznał, że to są minionki, a nie awanturę robił, że mamy go ratować. Peppa, kochanie, nie martw się, ale no już czas wracać do domu. Chyba kończymy tę podróż do tej zaczarowanej krainy. No, zaraz mamy samolot powrotny. Mamo, mamo, a możemy sobie coś kupić z George'em? Po jednym takim opakowaniu z cukierkami? No jasne, kochani, no pewnie. Dla was zrobimy wszystko. Okej, okej, ale to będzie ciężki wybór. Kogo by tutaj wybrać? Psi Patrol, minionki? Oj, ten troll, on jest przepiękny. Chyba tak, chyba zdecyduję się na Poppy. George, ja już wybrałam.
Teraz czas na ciebie. Szybko, bo musimy wracać do domu. No okej, no to wiadomo. Wybiorę marszala. Dzieci, koniec tego dobrego. Wracamy, bo zacząłem się robić głodny, a nie chcę się objadać słodyczami. Prezenty wybrane, wycieczka się udała. No to chodźmy. Czas opowiedzieć dziadkom, co dzisiaj przeżyliśmy. Kochani, podobała się bajka? To koniecznie zostawcie kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał. A w komentarzu koniecznie napiszcie, którą wy postać z bajki byście wybrali. Czy lubicie minionki, czy kochacie trolle, a może wasze serce skradły psiaki z Psiego Patrolu. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!